Hej, hej, z tej strony Iroj i witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs 2. W poprzednim odcinku sobie okradliśmy wóz z cyber drivera, tak to się chyba nazywało. I też chciałbym was zaprosić na mojego fanpage'a, gdzie link znajdziecie oczywiście w opisie. A my już mamy misję załączoną. Się nazywa... Jak to było? Gdzie to jest? Haum czy Chłam? Dziwacznie się to wymawia. Dobra, więc jedźmy. Oj, oj, oj. Aj. Dobra, jakiś tam utwór słyszałem, że w pobliżu i mogłem sobie dodać do mojej playlisty. Dobra, wejdźmy sobie normalnie może. Z drugiej strony. Yo, Wrench. Yo, M. Damn, man, I hope you kept the receipts. Hey, yo, check out this fuck stick. So tell us about Home 2.0. Home systems are completely bulletproof. Your privacy is absolutely secure. Bold claim, Steven. Aren't you worried hacker groups will see that as a challenge? Well, say what you mean, Shirley. Dead set. Now, if they want to go up against us, I invite them to try. Home 2.0 is an OS with teeth. Yo, he called us out by name? Yep. He don't know who he fucking with. It's on now. And that's why I've been trying to crack 2.0. There's just one... See? Little problem. What? Here. This stand back. Great. Chip. It's a little hard to get out. But there's no point in trying to use the previous version's hardware to jack the new OS. Why? Because they changed the ports. Following the Capital Sky to forced obsolescence. But luckily. A little birdie told me that 2.0 should be packing a farm fresh zero day. Ooh, now that might just be a shame. Damn right. And that is why you, my friend, are going to hijack me a 2.0 pre-order shipment before some do-gooder white hat tells home how to cock block us. Got a weird relationship with technology, you know that, right? Ty, dobre. Okej, więc... Kurde no. Gdzie jest ten motor? Oj, nie tą stronę. Gdybym może musiał ustawić, żeby ta muzyka na stop leciała czy coś. Co mi tu? Dobra, sobie na razie niech leci ta muzyczka w tle. Się już rozpędził ładnie. Przyjemnie się jedzie motorem.
No ale dobrze wchodzi w zakręty. Oj, skuterek. Też kurczę bym musiał później ogarnąć. Ogarnąć te niektóre aktywności, co są na minimapie i zobaczyć, o co chodzi. Retro, feel like stealing some primate intel? You got something for me? One of their lackeys in your neck of the woods. Hack them for what they've got, but make sure you don't get caught. You know how primate do? Ja tu się nie dostanę. Może kamerami muszę się tu dostać. Dobra. Pisał, że mam użyć skoczka, ale to... Jeśli jakiś wjazd jest... Do tego... Może od tej strony? No jakoś nie widzę tutaj. Dalej ruchy. Bo jakiś wózek, cokolwiek, żebym mógł się podnieść. Czy bym tu mógł tak zrobić coś z tym? Co się stało? Okay, I'm at Holmes Distribution Center. Great. Okay, so take a look around the computer. One of those old crap boxes. Co mnie tu mógł? Home stores their schedules based on number plate destination combinations, like some kind of fairly literate moron. If that moron was, you know, a company. Good to know. I'll see what I can find. Normalnie. Co my tu mamy? Recent leaks of confidential emails has had unexpected consequences for HMP Studios. Contents of the documents expose an ongoing contentious collaboration with Galilei, the company responsible for the expensive high-tech car featured in the studio's latest blockbuster, Cyber Driver. The emails reveal that a studio executive referred to the car as a useless lemon and threatened legal action against the space company. There was good news for HMP Studios, however. Following the hack, interest around the movie spiked, making Cyber Driver the surprise hit of the year. Police say that the studio has yet to press charges against the hacker group. We'll keep you posted. Where are you? Got it. I got the list. Okay, great. So now all I have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of your trucks to the one that's headed downtown. I got the list. Okay, great. So now all you have to do is stroll over to the distribution center and match the number plate of one of their trucks to the one that's headed downtown. Man, this is so analog. I told you. Luddites. That guy,
Dobra, zaczynamy tę misję. Przynajmniej ja zaczynam już któryś raz. Sorki, że tak ten, ale miałem pełno porażek z tą misją. Ale chyba myślę, że tym razem wiem, jak to zrobić. To jest ta. Co potrzebujemy? Klucz? A my sobie pójdziemy tędy. Po prostu sobie popłyniemy. Jakoś tam objedziemy tych pracowników, ochroniarzy. Dobra, tu chyba nas nikt nie widzi. I found the truck. Great! Now what are you waiting for? Smash and grab, my friend. Oj. Dobra, więc się udało nam zdobyć auta. I teraz uciekamy. Tylko jeszcze nie wiem dokąd. Na razie mam zgubić pościg. Dobra, jadą gdzieś tam za nami. No chyba się udało. A nie, jeszcze nie. Dobra, lećmy prosto może. Chociaż wątpię, żeby tu było jakieś... oprócz świateł. No, ale go wykiwałem normalnie. Może byś uciekał mi tu, kurna. Aj! Taki ładny motor. Dobra, próbujemy im nadal uciec, ale to tak, taką ciężarówką to nie jest proste. Żebym im uciekł? Chyba im uciekłem, co? Znaczy, co? Nie wiem. Koniec? Nie? Konicie mnie, czy nie? Dobra, szukaj mnie, czyli już jestem blisko. Dobra, tu jakieś punkty badań odkryto. Czemu tędy nie zjechałem? No właśnie. Szybciej nie było? Zawieziemy tę ciężarówkę do śruby. Pozytywny jest ten koleś. Fajnie, fajnie ogólnie są napisane postacie. Mają swój charakter, powiem wprost. Mi się to bardzo podoba. Jeszcze ta śruba z tą maską, to fajnie to wygląda. Dobra, jakaś muzyka jest włączona? Może sobie zmienię. Ja mogę kierować i zmieniać, tak?
Aj! Trochę tutaj to miasto poniszczę. Ale no niestety. Dobra, tu jest jubiler. Może przejdźmy się do niego. Zobaczymy, co... Co on tu w ogóle może. Co to było? Zakupy. Okej, okay. A to sobie mogłem amunicję kupić, tak? Nie jeżdżą sobie jak chcą? Przecież wyłączyłem światła chyba. Dobra, już jesteśmy na miejscu, w tej... garażu detsektów. A, tu. Nakręć. I wjeżdżamy ładnie, pięknie. Aj! Trochę tutaj to miasto poniszczę. Ale no niestety. Dobra, tu jest jubiler. Może przejdźmy się do niego. Zobaczymy, co... Co on tu w ogóle może. Co to było? Zakupy. Okej, okay. A to sobie mogłem amunicję kupić, tak? Nie jeżdżą sobie jak chcą? Przecież wyłączyłem światła chyba. Dobra, już jesteśmy na miejscu, w tej... garażu detsektów. A, tu. Nakręć. I wjeżdżamy ładnie, pięknie. Fresh. Ooh, wait a minute. Hey, tell me I got something good. Nope. Fresh. Fresh. Oh. Ooh. No, szybki jest. Oh. Well, you got the goods. Is it actually good? It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. All right. Well, I will get. What's going on? Ta statua mi się też podoba. Don't see this every day. Pięknie. No, selfie nie zaszkodzi, nie? Pewnie będziemy musieli porozmawiać z śrubą? A nie. Rozpocznij misję? I'm not saying you're blaming me, I'm just saying that.
point. Nie pracuję nad tym robotem? Żeby go hakować? Chyba. Nie wstał teraz skacowany? Alright, dude. Next step is to find a smart home and break into its server. How's the display unit at their head complex looking? Let's see. Security's lax. Should be safe to test the zero day. Should be? Thanks for the optimism. Pozwólcie, że sobie zmienię jednak te spodnie. Trochę mi nie pasują. No to już lepsze. Ale nie ten guzik. Jedźmy do budynku. Dobrze zrozumiałem, żeby zhakować serwer. System jakiś. Dobra, mam nadzieję, że będzie jakieś autko, albo co najmniej motor. Gdzie to tutaj? To nie tam jak uciekałem, czy w drugim chyba odcinku, czy trzecim? Tak mi się coś kojarzy, tam gdzieś chyba jechałem, w tamtym kierunku. Dobra, i jesteśmy chyba już na miejscu. Coś mi gardło trochę boli. Zero day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Home stores all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to sound the alarm. Got it. A, teraz muszę chyba... kamerkami, tak? Jakoś się dostać. No co jest? Nie mogę teraz? A tu coś jest. Ale to chyba nie było związane z misją, mi się wydaje. Sitar, I've heard you talk about your niece's live stream before. A. Right? Her name is Sydney, and I can't stand that friggin' stream. She broadcasts from her room nearly 24/7. I keep telling her her shit's not secure. People are talking about her on the street. She's becoming a celebrity. Any priests or sweaty van owners? If
somebody hacked her cam and found out where she lives? I can't even. We should teach her a lesson. What do you have in mind? Interrupt her feed. Prove her system is not secure. You don't mind me embarrassing her on live web TV in the process? No. Then I can go all, I told you so, to her stupid ass. I'll see what I can do. The journey. Oi. And when the time comes to make your decision, remember, it's not a house, unless it's a home. Clear. Muszę do serwerowni się dostać, widzę. Kurde, fajny garaż. My systems are operating optimally. Sorki. Dobrze. Dobra, z tymi nic nie mogę zrobić. Muszę iść, kurde, niepotrzebnie. My systems are operating optimally. Serwerownia, będę musiał chyba tutaj oblecieć. Czyli chyba już wykonałem swoją pracę. Opuść tę okolicę, czyli tak. Dobra, będzie stał tu mój motor? Chyba nie. No ale przynajmniej się udało. Tutaj stoją. Guys, the server was a bust. What do you mean? You had access. It's just a relay point. The data's being stored off-site. No. That's not how this hardware works. If they'd installed something different, I... Josh? You still there? Looks like he's speed reading a series of intercompany memos. We'll get back to you on the how. You trace up the why. On it. Okay. Chciałem mapę włączyć. O kurczę, tak daleko. Dobra, myślę, że chyba przytnę trochę ten kawałek, jak tam jadę i zobaczymy się na miejscu. Guys, I'm drawing close to the data funnel. Gonna find somewhere to jack in.
Okay, here we go. Wow. Holmes got streams coming in from all over. I don't think this is just 2.0 we're looking at. You're right. There's way too much here for the limited number of devices that are already live. I'm gonna dive into their system, see where all this juicy information is winding up. Hmm. Keep us posted. Dobra, widzę, że tam mamy się na ten budynek dostać, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Teraz właśnie powinny wyskoczyć okienka do subskrypcji i do innych filmików. Ja się z wami żegnam. Na razie. Hej!